Zmiany w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kielce na lata 2018-2045 oraz budżetu miasta na rok bieżący jednomyślnie zaakceptowali kieleccy radni. Pozwoli to m.in. na przekazanie dodatkowych 640 tysięcy złotych na miniboiska w Kielcach. Jedyna oferta złożona w przetargu opiewa na kwotę ponad 600 tysięcy wyższą od miliona zapisanego w budżecie. Boiska powstaną przy ulicy Chęcińskiej, Kalcytowej, na Barwinku, Uroczysku i Ślichowicach na terenie szkoły podstawowej nr 25. Skorzystają z nich przede wszystkim dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej. Podejmując jednogłośnie kolejne 3 uchwały, radni wyrazili zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kielce, położonych przy ulicach Karola Olszewskiego oraz Hubalczyków. Będzie można rozpoczynać przetargi. Jest to nieco ponad 5 hektarów łącznie terenów, które mogą być przeznaczone pod zakłady przemysłowe, pod magazyny. No generalnie inwestycje o charakterze niehandlowym, takich, które generują miejsca pracy. Bardzo się cieszymy, dlatego że jest to zwieńczenie długiego procesu, który prowadziliśmy zarówno my, regulując stany własnościowe tego terenu, jak i Kielecki Park Technologiczny, który doprowadził do uzbrojenia tych terenów, skablowania linii wysokiego napięcia do ziemi. Także będzie to bardzo atrakcyjna oferta dla przyszłych inwestorów w Kielcach. W przegłosowanym pakiecie kolejnych uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami znalazła się ta w sprawie sprzedaży na rzecz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha działki przy ulicy Bodzentyńskiej. Z drugiej strony miasto uzyska możliwość gospodarowania na części gruntu kościelnego. Uregulowanie tych kwestii pozwoli na utworzenie nieruchomości, na której będzie można wykonać prace rewitalizacyjne. Podjęto ponadto uchwałę umożliwiającą wydzierżawienie MPK na 30 lat około 1500 m2 gruntu przy ulicy Jagiellońskiej, stanowiącego własność gminy Kielce. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego poinformował, że dokumentem uprawniającym do korzystania z 50% zniżki na przejazdy komunikacją miejską dla osób pomiędzy 60 a 70 rokiem życia w ramach samorządowego programu Ogólnopolska Karta Seniora Edycja Miasta Kielce będzie wydawana przez MOPR Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców Kielc. W trakcie posiedzenia radni podjęli także kilka uchwał porządkowych związanych z wprowadzeniem w mieście nowej sieci szkół.